Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie: co by było gdyby Ewa wystąpiła w wariackim wyścigu? Zapraszam do oglądania. Ewa jest znana ze swojej agresji. Niejednokrotnie pokazywała, że chce się z kimś bić. Więc ja na waszym miejscu bym uważał, bo jak do niej wystartujecie, to dostaniecie takiego lepa ogłuszacza, że polecicie na Księżyc, lądując na Marsie. Ona mogłaby robić jakieś zadymy w jakichś klubach lub pubach. Ktoś nie chce jej podać drinka, a ona bierze takiego kelnera za fraki i go wyrzuca na stół. Dobra, trochę fantazja za bardzo poleciała, nie powiem, że nie. Ogólnie w totalnej prostce odpadła ona w trzecim odcinku jako druga, potem wróciła i w tym samym odcinku wyleciała, a później występowała jako postać, która nie bierze udziału w rywalizacjach. Więc teraz, jak myślicie, z kim ona mogłaby być w duecie w wariackim wyścigu? Jak daleko by zaszła oraz czy łyżwiarze by ją wykopali, czy może ona ich by wykopała? Dajcie znać na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I udostępnijcie ten film tak, aby kanał mógł polecieć jeszcze wyżej. Na razie, trzymajcie się i cześć!